Zwiedzanie zaczniemy od obejrzenia wystawy, tutaj gdzie otwarte drzwi. Wystawa wprowadzi nas w temat właśnie młodszej epoki kamienia i początku epoki brązu. Wystawa jest podzielona na dwie części. Wystawa stała. Pierwsza część pokazuje nam życie ludzi w tamtym czasie, jak opierali się, jak mieszkali, czym się zajmowali. Druga część wystawa poświęcona jest, górnictwu, krzemieniowi, tym zagadnieniom już bliższym naszemu obiektowi. Trzecia sala jest jeszcze otwarta i tam mamy salę wystarczasowych. Akurat w tej chwili jest tam wystawa poświęcona historii odkrywania kopalni, czyli archeologia przez lata. Zaczęło się to wszystko około 100 lat temu, pierwsze dokumenty archeologiczne. No i tam zobaczymy, jak wygląda sprzęt archeologów, jak to się zmieniało przez lata. I najważniejsze, nasze kopalnie. Od tamtego pomieszczenia zaczynamy. Witamy i zapraszamy w podróż do początków cywilizacji, czyli do okresu, który nazywamy Neolitem. Etap dziejów, o którym chcemy opowiedzieć, rozpoczął się około 10 tysięcy lat temu w zachodniej Azji i był związany z radykalną zmianą sposobu życia oraz postrzegania otaczającej rzeczywistości przez człowieka. Wyrażało się to przede wszystkim w przejściu na osiadły tryb życia z równoczesną zmianą gospodarki zbieracko-łowieckiej na rolniczo-hodowlaną, szybkim rozwoju techniki, powstawaniu nowych zwierzeń oraz odmiennym niż u człowieka starszej i środkowej epoki kamienia, bardziej inwazyjnym podejściu do otaczającego go środowiska. Te zmiany spowodowały znaczny wzrost liczby mieszkańców.